Witajcie serdecznie, nazywam się Kasia Woltera. Razem z Nic Nie Centrum Sportu zostajemy w domu. Dbając o siebie, dbamy o innych. Dlatego chciałam zaprosić na sekwencję mama, tata i ja. Tak, pamiętajcie, wszystko wykonujemy w zgodzie z możliwościami. Żadne ćwiczenie nie ma powodować bólu, większego dyskomfortu. Wszystko robimy w zgodzie z możliwościami. Na zajęcia będziemy potrzebować maty, koca, ręcznika. Ja dzisiaj jeszcze będę ćwiczyła z lalką. Dobrze, a więc pamiętajcie, że najważniejsze jest to, co robimy na co dzień, czyli nasze prawidłowe nawyki. Tak, dzisiaj będę chciała poruszyć kwestię prawidłowej postawy. Nie zapominajmy o tym, że nasza postawa to podstawa. Oddech jest naszą bazą, a mięśnie dna miednicy, tak, mam ze sobą model, tak, są naszym fundamentem. Mięśnie dna miednicy znajdują się u spodu naszej miednicy, podtrzymując wszystkie narządy jamy brzusznej od dołu właśnie, oplatają cewkę moczową, odbyt, a u kobiet również pochwę. Są tak ważną strukturą w naszym organizmie, od której bardzo, bardzo wiele zależy. Ale o tym wspominam już na swoich warsztatach między innymi. Pamiętajcie, trening mięśni na miednicy jest bardzo ważny, ale każde dno miednicy jest inne. Dlatego należy być pod opieką fizjoterapeuty uroginekologicznego, który dokładnie sprawdzi, jak ten trening powinien wyglądać. Na naszych zajęciach głównie koncentrujemy się na świadomości ciała, nauce lokalizowania tej partii mięśni, ale przede wszystkim na ćwiczeniach rozluźniających ten obszar. Dobrze, zaczynamy od podstawy. Nasza postawa. Zaczynamy od ustawienia stóp. Stopy rozstawiamy na szerokości naszych kolców biodrowych. Tak? I zanim przejdziemy do tej postawy, jeszcze wspomnę o tym, abyśmy lepiej poznały po prostu swoją miednicę. Tak? Spojenie łonowe znajduje się w tym miejscu, dotykamy się, tak, żeby się lepiej poznać. Kość guziczną mamy tu ładnie z tyłu. No i teraz nasze guzy kurczowe, na których tak naprawdę powinno się siedzieć. Czujemy je? Pewnie, że ich nie czujemy. Co trzeba zrobić? Trzeba się trochę wypiąć. Tak, i teraz czujemy. Pięknie. To nam się przyda do naszych ćwiczeń rozluźniających dno miednicy. Dobrze, moje drogie, bierzemy się za postawę. A więc stopy rozstawiamy na szerokości naszych kolców biodrowych, tak? Rozszerz palce stóp. I teraz chciałabym, żebyśmy docisnęły trzy punkty naszej stopy. Kość pod dużym palcem, pod małym palcem i na środku pięt. Dociskamy do podłoża, rozszerzamy palce stóp, zewnętrzną krawędź dociskamy. Tak jakbyśmy chciały dokręcić nasze stopy od zewnątrz, ale nie kosztem odklejenia kości pod dużym palcem. Ok? Stopy mamy już ustawione. Teraz nasze kolana. Kolana nie są nigdy, pamiętajcie, w przeproście. Minimalnie one są ugięte. Teraz nasze biodra. Jak ustawić te nasze biodra mniej więcej w neutralny sposób? Pomogę sobie tutaj swoim modelem. A więc tak, teraz, jeżeli chodzi o naszą miednicę. Nasza miednica posiada taki wlot, gdzie znajdują się standardowo narządy. Ale teraz chciałabym, żebyście wyobraziły sobie, że ten wlot miednicy jest pusty i znajduje się w nich tylko taka żółta kuleczka. I teraz, ustawiając naszą miednicę, będę chciała, żebyście zrobiły wszystko, żeby ta kula znalazła się na samym środku tego naszego wlotu. Ale zanim to wykonamy sobie najpierw kilka przodo- i tyłopochyleń miednicy. Czyli pogłębiamy lordozę lędźwiową, wówczas nasza piłeczka idzie ku spojeniu łonowemu. Tego nie chcemy. Teraz wykonamy sobie tyłopochylenie miednicy, czyli tą naszą kość guziczną, tak zwaną ogonową, podwijamy. Czyli nasza piłeczka poszła w kierunku kręgosłupa. Tego też nie chcemy. Spróbujcie sobie wykonać kilka przodo- i tyłopochyleń miednicy, żebyście poznały swoje dwa takie punkty maksymalne. Znając te dwa swoje punkty odchyleń, zatrzymajcie się na środku. I mniej więcej to ustawienie będzie naszym neutralnym ustawieniem miednicy. Wówczas nasz kręgosłup również ustawi się w neutralnej krzywiźnie. Łopatki ściągamy, tak? Barki idą do tyłu i teraz, moje drogie, wyobraźmy sobie, że ktoś ciągnie nas
za czubek głowy mega się wyciągamy, czyli jeszcze te nasze barki, które są z tyłu, one mają jeszcze iść do dołu. I teraz ta nasza głowa, która jest w linii kręgosłupa, jeszcze nasza broda, bo często mamy tendencję do wysuwania brody. Co zrobić? Możemy sobie te dwa palce przyłożyć kciuk do mostka, a palec wskazujący do brody. I wówczas ta broda delikatnie się cofnie. Możecie sobie również wyobrazić, że pod brodą znajduje się duża brzoskwinia, którą trzeba cały czas trzymać. I tak, moje drogie, powinniśmy cały dzień wyglądać. Tak, właśnie w tej pozycji stać, gdyż to jest bardzo ważne. Gdy ustawimy tą naszą sylwetkę w ten sposób, będziemy angażować brzuch, grzbiet, nasze dno miednicy będzie miało szansę prawidłowo reagować, tak? Właśnie poprzez wyprostowaną sylwetkę. Dobrze, zaczynamy. Weźmy wdech. I swobodny wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pamiętaj, oddychaj w swoim tempie. Wdech. I wydech. Ramiona wzdłuż ciała, rozszerz palce dłoni. Broda do mostka i wykonujemy półokręgi, spoglądając z lewej na prawą stronę. Zwróć uwagę, to jest półokrąg. Jeszcze dwa razy. Broda do mostka i patrzymy przed siebie. Rozszerzamy palce dłoni i zaczynamy obszernie krążyć barkami w tył. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze cztery. Zwróćcie uwagę, żeby pięknie tutaj otwierać klatkę. Dwa. I teraz ramiona do boku, dłonie w piąstki, krążymy. Tak. Dogrzewając stawy łokciowe. Jeszcze moment. Wdech i wydech. I w drugą stronę. Pięknie. I teraz strzepujemy napięcie z naszych kończyn. Dogrzewamy jeszcze nadgarstki. Rozszerz palce dłoni. I teraz barki w górę, wdech. I jak najwolniej z wydechem barki odkładamy do dołu. Mocno wyciągamy ramiona w dół. Jeszcze raz weź wdech. I wydech. Jeszcze dwa. I ostatni już raz. Super. Rozszerz palce dłoni. I teraz obszernie zaczynamy krążyć ramionami do tyłu. Staraj się mieć wyprostowane łokcie, rozszerzone palce dłoni. Dlaczego tak mi zależy na tych dłoniach? Gdyż my w ciągu dnia cały czas przykurczamy to nasze ciało. I między innymi właśnie nasze dłonie. Cały czas coś trzymamy, tak? Klikamy, dlatego teraz rozszerzcie palce dłoni. Jeszcze kilka okręgów. Zwróćcie uwagę, że pracują nasze ramiona. Sylwetka neutralnie. Jeszcze chwilka. Wdech i wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz. Pięknie. Ramiona w dół. Teraz przejdziemy do szerokiego rozkroku. Szeroki rozkrok. Stopy równolegle względem siebie. Pamiętaj o tych trzech punktach. Kolana luźno. Dłonie, tak jak ci wygodnie, mogą być na biodrach. I zaczynamy wykonywać ósmeczki. Poziome bądź znak nieskończoności. Ćwiczenie bardzo niepozorne, ale przypomnę. Tego typu ćwiczenia rozluźniają mięśnie dna miednicy, zwiększają ukrwienie tego obszaru, uelastyczniają dolną część naszego kręgosłupa i grzbietu. Tak, im więcej tego typu ćwiczeń, tym lepiej dla naszych bioder, w których również lubi kumulować się stres. I z drugą stronę, hop. Oddychaj spokojnie, miarowo.
wykonamy sobie jeszcze kilka przodu i tyłu pochyleń miednicy. Tak. To, co robiłyśmy na samym początku. Dłonie tak, jak są Ci wygodnie ustawione. Jeszcze jedno kółeczko w jedną stronę, drugie w drugą. Zatrzymujemy się. Piękną macie ruchomość bioder, dlatego teraz będę chciała, żebyśmy zaczęły pracować od pasa w górę. Od pasa w dół jesteśmy nieruchome. Tak, wyciągamy ramiona do boku, rozszerz palce dłoni, barki w dole. I teraz kierujemy lewe ramię na lewo, prawe na prawo. Zwróć uwagę, pracujemy od pasa w górę. Jeżeli opanowałaś ruch, możesz dodać rotację. Gdy lewą dłoń odwracamy do sufitu, to prawa idzie do podłoża. Staraj się utrzymywać ramiona cały czas w jednej linii. Ta drobna sekwencja, tak, zwiększa mobilność obręczy barkowej. I już powoli możemy zacząć czuć ramiona, jak pracują. Jeżeli opanowałaś ruch, dodaj ruch głową. Spoglądamy z lewej na prawą stronę. Cały czas pilnujesz, żeby pracować od pasa w górę. Jeszcze chwilka, 4. 3, 2. Ostatni raz, stop. I teraz mocno idziemy na lewą stronę. Oddychaj spokojnie, miarowo. Lewe ramię możesz sobie przełożyć na drugie biodro, bądź zostać na lewym. Pamiętaj o ramieniu. Ono nie idzie do przodu. My je mocno kierujemy do tyłu, żeby otworzyć pięknie jeszcze klatkę piersiową. Masz ochotę? Z wydechem możesz jeszcze mocniej się otworzyć. Wracasz do centrum, ramię lewe zatacza takie trochę kółeczko. Hop! I przenosimy drugie ramię na stronę prawą. Tak samo, pamiętaj o otwarciu klatki. Hop! Weź wdech, ramię zatacza kółeczko. Super! Krążymy. I teraz, moje drogie, uginamy nogi w kolanach. Klatka otwarta, broda do mostka i poprzez rolowanie kręgosłupa przechodzimy do skłonu. I teraz, przepraszam, możesz zostać z nogami ustawionymi równolegle z kolanami ugiętymi. Jeżeli jesteś w stanie wyprostować nogi w kolanach, to zachęcam, żebyś zmieniła ustawienie stóp. Palce kierujesz na siebie, pięty na zewnątrz. To ustawienie pięt powoduje, że te nasze guzy kulszowe pokierowały się na zewnątrz i wpływa to na rozluźnienie dna miednicy. Możesz odłożyć opuszki palców na podłoże i puścić ciężką głowę. Jeżeli masz ochotę, możesz odłożyć piąstki i całe dłonie. Pamiętaj, głowa luźno. Weź wdech i z wydechem przechodzimy na opuszki palców, uginamy nogi w kolanach, stopy teraz przenosimy tak bliżej siebie i zmieniamy ustawienie stóp. Palce kierujesz na zewnątrz, pięty na siebie. Przejdziemy powolutku do tak zwanej malasany, czyli przysiadu jogicznego. Tak, teraz bym chciała, żebyśmy odkleiły prawą piętę, klatka jest otwarta. Przeniosły ciężar ciała na drugą stronę, pięta lewa w górę. Jeszcze chwilkę. Odklejasz prawą. Odklejasz lewą. I spokojnie możesz zmieniać, tak, z jednej strony na drugą przechodzić. A jeżeli masz ochotę, możesz razem ze mną spróbować przejść do pełnej malasany, czyli pięto odkładamy na podłoże, łączymy dłonie, łokcie umieszczamy między naszymi kolanami. Pamiętaj, klatka musi być otwarta, głowa jest w linii kręgosłupa. Jest to bardzo ważne.
tego typu pozycja mija się z seven, a już pięknie otwierasz biodra. I teraz, moje drogie, ramiona w dół. Z wydechem o plecach wyprostowanych się podnosimy, idziemy w górę. Pięknie, zmniejszy stopy na szerokości bioder. Weźmy wdech i wydech. Jeszcze raz wdech, wydech i ostatni raz wdech i wydech. Pięknie. Przechodzimy do naszej sekwencji. Będę chciała, żebyśmy przeszły do klęku podpartego i spokojnie możemy ćwiczyć z maluszkiem. Pamiętajcie przy naszych ćwiczeniach, jak je wykonujemy, żeby z naszym maluszkiem nie ćwiczyć cały czas na rękach, bo i tak prawie całą dobę dźwigacie ten najsłodszy ciężar, tak? Dlatego zachęcam, żeby maluszek znalazł się w tym czasie sobie na macie, a my przechodzimy do klęku podpartego. Hop! Uginamy jedną nogę w kolanie, drugą. I teraz przejdziemy do klęku podpartego. Maluszka możemy mieć tak położonego między nami. I teraz będę chciała, żebyśmy się skoncentrowały na ustawieniu naszej sylwetki. Kolano w linii biodra, aktywne nogi, pięty mają być w linii pod udzi. Neutralny kręgosłup, to co ćwiczyłyśmy w pozycji stojącej, tak? To nie ma być ani tak zwana pozycja krowy, ani pozycja kota. To jest pozycja neutralna. I teraz dłonie umieszczamy pod naszymi barkami. Otwórzcie proszę klatkę, tak? Czyli co, dokręcamy łokcie od zewnątrz, wszystkie palce wyprostowane, kciuki również i palce środkowe równolegle względem siebie. Będę chciała, żebyśmy trochę mocniej zaangażowały mięśnie trójgłowe ramienia, czyli nasze tricepsy. Przesuwamy dłonie do przodu. Hop. I teraz uginamy nasze łokcie, tak, aby nasza dłoń, nadgarstek, łokieć były w jednej linii i z wydechem podnosimy. Jeżeli masz ochotę, odkładasz łokcie na podłoże. Możesz również je zatrzymać takie około pół centymetra nad ziemią. Wdech i wydech. Staraj się, aby łokcie kierować mocno na siebie. Wówczas mocniej zaangażujemy tricepsy do pracy. Spróbuj jeszcze. 6. Oddychaj spokojnie, miarowo. 5. Tak zawsze można z maluszkiem tutaj się pobawić, jakieś miny porobić, buziaczki poprzesyłać i tak dalej. 3. Jeszcze moment. 2. I teraz zwróćcie uwagę, że głowa jest w linii kręgosłupa. Chciałabym, żebyście zatrzymały łokcie. Te pół centymetra nad podłożem, łokcie mocno kieruj na siebie. Jeszcze chwila wytrzymaj. 6. 5. Oddychaj spokojnie, miarowo. 4. 3. 2. I powolutku przechodzimy do siadu. Pięknie możesz strzepnąć napięcie, jeżeli się pojawiło. Możesz pozaciskać dłonie. I krótka pauza. Tak? Przejdź do wygodnego siadu. Może to być siad na piętach. Może to być również siad skrzyżny. Obojętnie tak, żeby ci było wygodnie. I żebyś utrzymała wyprostowaną sylwetkę. Mały przerywnik, wykonam sobie tak zwaną migawkę. Ramiona kierujemy do przodu, rozszerzamy palce dłoni, łopatki ściągamy i jak najszybciej staramy się zamknąć nasze dłonie. Palce są wyprostowane, wszystkie palce łączymy z kciukiem i prostujemy jak najszybciej. Zaczynamy start. Oddychaj spokojnie, miarowo. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze chwila. Dasz radę, jeszcze momencik. Tak, chcę, żebyście poczuły swoje przedramiona, nadgarstki, dłonie. Uaktywniamy je. Taka przyjemna pauza. Jeszcze chwila. Oddychaj. Wdech i wydech. Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. 4. Ja już czuję swoje ręce. Jeszcze chwila. 3. Jeszcze chwilka. 2. I stop. Strzepujemy napięcie. Myślę, że była to przyjemna pauza. Bierzemy się dalej do pracy, ponownie do klęku podpartego, z maluszkiem ponownie na macie. A więc pamiętaj o prawidłowej sylwetce, klatka otwarta. Będę chciała teraz, żebyśmy wyciągnęły swoją lewą nogę w górę. Wytrzymaj, jak się uda. Próbujemy powoli.
powoli odkleić prawe ramię. Tak, pamiętaj o sylwetce. Ramię i noga w jednej linii. Oddychaj spokojnie, miarowo wdech i wydech. Głowa w linii kręgosłupa. I powolutku odkładamy kończyny ku podłożu. Na wdechu unieś proszę prawą nogę. Jeżeli masz ochotę, możesz dołączyć lewe ramię. Kończymy w jednej linii. Oddychaj spokojnie, miarowo. Głowa w linii kręgosłupa. Patrzymy się na maluszka. Odłóż proszę kończyny. I jeszcze raz na wdechu idziemy w górę. Tak, ćwiczenie to oprócz tego, że angażuje nasz grzbiet, nasze kończyny, to również bardzo fajnie angażujemy tutaj mięśnie głębokie. Odłóż. I ostatni już raz. Lewe ramię, prawa noga. Jeżeli będziesz miała ochotę, możesz zostać w tej wersji ćwiczenia albo razem ze mną spróbować wykonać modyfikację. I dół. Super. Kto ma ochotę, razem ze mną modyfikację. Prawa ręka, lewa noga. Zatrzymaj chwileczkę w tej pozycji. Jeżeli jesteś w stanie tutaj utrzymać balans, pokieruj prawe ramię mniej więcej na godzinę pierwszą, drugą. Wyobraź sobie tarczę zegara, a nóżkę kierujesz mniej więcej na godzinę siódmą, ósmą. Zatrzymaj w tej pozycji i wróć. I spróbujemy wykonać to ćwiczenie cztery razy. Cały czas staramy się utrzymać kończyny w linii naszego grzbietu. Hop. Jeszcze raz. Wracamy. I tu. Pięknie. Kto ma ochotę? Druga strona. Prawa noga, lewa ręka. I teraz chwilę wytrzymujemy i znowu wyobraź sobie tarczę zegara. Lewe ramię przenosisz mniej więcej na godzinę 10-11, a prawą nogę mniej więcej na 5-4. I wracasz. Wydech. I wdech. I jeszcze raz. Ostatni już raz. Zostań w pozycji. I luz. Przejdź na momencik do pozycji dziecka. Kolana szerzej niż biodra. Paluchy razem. Biodra kierujesz jak najmocniej w kierunku pięt. Ramiona jak najmocniej do przodu i możesz się przytulić na swojego szkraba. Mocno się wyciągasz, weź wdech. Pięknie. Przechodzimy do klęku otwartego, do siadu i ponownie z maluszkiem wykonamy sobie tak ćwiczenie. Już ostatnie. Teraz będę chciała, żebyś przygotowała sobie pod głowę ręcznik, koc. Co tam masz? Tak. I teraz przechodzimy do leżenia na lewym boku. Wykonamy sobie trzy wersje tego ćwiczenia. Ramię lewe, ładnie w linii kręgosłupa. Tak, to jest bardzo ważne. Głowę odkładamy na kocu. Jedna noga na drugiej. Przejdziemy do tak zwanej klamry pilatesowej. Maluszka mamy sobie obok siebie. Jak będzie trzeba, to go trochę pozabawiamy. I teraz bardzo ważna sprawa. Będę chciała, żebyście odkleiły talię, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że pod naszą talią znajduje się pineska, tak? Nie chcemy się skaleczyć, nie wiem, biedronka, której nie chcemy zabić. Tak, cały czas ta talia jest w górze. To wszystko po to, żeby zaangażować mięsień poprzeczny brzucha, tak? Dobrze, teraz nasza piąstka może być ustawiona, pamiętamy, kciuk na zewnątrz, ustawiamy ją w ten sposób, żeby pomiędzy ramieniem a przedramieniem był kąt prosty. I teraz z nogi złączone, pamiętaj, talia w górze, otwieramy nogi na wydechu i na wdechu wróć. Pamiętaj o talii, to jest bardzo ważne. I wracamy. Klamra pilatesowa pięknie angażuje nasz pośladek, odwodziciel, ale również mięsień poprzeczny brzucha poprzez właśnie to odklejenie talii.
Pamiętaj, mięsień poprzeczny brzucha jest synergistą mięśni nędznicy, czyli takim mięśniem współdziałającym. Tak? I angażowanie mięśnia poprzecznego brzucha należy do podstaw treningu kobiet właśnie po porodzie. Hop. I teraz wersja numer dwa. Uginamy, tak, nogi w ten sposób, że uniosłyśmy teraz stopy łydki i teraz wydech otwieramy i wracają kolana na wdech. Pamiętaj cały czas o talii odklejonej. Picha, jeszcze cztery razy. Cztery. Wróć. Trzy. Wróć. Jeszcze momencik. Dwa. I ostatni już raz. I teraz wersja numer trzy. Otwieramy. Prostujemy nóżkę. Uginamy. Kolano do dołu. Jeszcze hop. Wyprost. Stopa wraca. Kolano wraca. Wdech. Wydech. Hop. Wróć. Oddychaj spokojnie, miarowo, tak jak czujesz. Tak, super. I ostatni już raz. Wyprost. Wracasz. Kolano i stopa. Jeżeli masz ochotę, możesz przesunąć nogę na podłoże, pomasować pośladek, poklepać, pougniatać, na co masz ochotę. Przejdziemy na drugą stronę. Tak, ładnie przez boczek. Hop. I szkraba przenosimy na drugą stronę. Jeszcze chwila. I to samo. Klamra pilatesowa na drugą stronę, moje drogie. A więc odkładamy sobie ręcznik koc na nasze ramię, które znajduje się w linii kręgosłupa. Pamiętaj o odklejeniu talii, aby zaangażować mięsień poprzeczny brzucha. Jedna noga na drugiej, dłoń. Warto zrobić w piąstkę, kciuk na zewnątrz oczywiście, kąt prosty między ramieniem przed ramieniem i kolano w górę i wracasz. Wydech. I powolutku wdech. Pamiętaj cały czas o odklejonej talii. Jeszcze chwilkę. Ramię, na którym leżysz, znajduje się cały czas w linii kręgosłupa. Jeszcze dwa. Jak zawsze można posmyrać maluszka, się zainteresować. Ostatni już raz. Pięknie. I jeżeli masz ochotę, wersja numer dwa. Cały czas talia odklejona. Tak, stopy, łydki w górze, hop, oddychasz, ciach i wracasz. Hop, i wracasz, jeszcze cztery. Pamiętaj, wszystko w zgodzie z możliwościami, nic na siłę. Jeszcze chwila. Trzy. Dwa. I raz. Super. I możemy dodać tą naszą sekwencję z nogą wyprostowaną. I wracasz. Jest to wersja bardziej zaawansowana. Pamiętaj, nie zmuszaj się. Wykonujesz to, na co masz ochotę. Słuchaj przede wszystkim swojego ciała. I jeszcze dwa razy. Ostatni już raz. Hop, odkładamy stopy, nóżka do przodu, a pomasuj sobie później. Pougniataj, co tam chcesz. Pięknie. Przejdziemy sobie teraz, ja maluszka swojego odsunę, pozwolicie. Przejdziemy sobie teraz do rozluźniania namiętnicy. Będę chciała, żebyście podłożyły sobie pod biodra jakiś może grubszy pasek. Może wezmę ten mój dodatkowy. To wszystko po to, aby ustawić nasze ciało w pozycji odwróconej, czyli po to, żeby odciążyć dno miednicy, a przy okazji je porozluźniamy. Wykonamy sobie ćwiczenie, tak zwany zegar, tak? Dlatego teraz będę chciała, żebyście sobie wyobraziły tarczę zegara, gdzie, krótko ukażę, na naszym
spojeniu łonowym znajduje się godzina 12. Na kości guzicznej godzina 6. Na lewym guzie kulszowym godzina 3. Na prawym godzina 9. I teraz oczywiście poprzez leżenie na boczku, hop, przechodzimy do leżenia na plecy. Umieszczamy nasze poduchy, koc, co tam mamy, pod mniej więcej odcinek lędźwiowo-krzyżowy i nasze biodra, żeby to nasza miednica była w ten sposób ustawiona. Tak? I teraz chciałabym, żebyśmy przenosiły nasze biodra na godzinę 12, czyli wykonujemy to tyłopochylenie miednicy, i na godzinę 6. 12 i 6. Tak. I hop. I teraz przenosimy, tak, nasze biodra z 3 na 9. Pamiętaj, pod głową jak najbardziej możesz sobie położyć ręcznik, aby głowa znalazła się w linii kręgosłupa. Z lewej na prawą stronę. Pięknie. I teraz biodra idą na 12, na 3, na 6, na 9. Takim ruchem okrężnym. Tak, zawsze maluszka możemy mieć w tej sytuacji. Tak, położonego. Hop, może być w innej pozycji, w zależności, jak będzie nam wygodnie. I w drugą stronę te nasze okręgi. Pięknie. Teraz, moje drogie, wyjmujemy koc. Będę chciała, żebyśmy przeszły na leżenie na plecy. Wszystko w zgodzie z możliwościami. Wyprostuj lewą nogę, prawą. Jeżeli masz ochotę, przenieś ramiona za głowę i mocno się przeciągnij. Pamiętaj, im więcej w ciągu dnia się będziesz przeciągać, tym lepiej dla twojego kręgosłupa. Teraz będę chciała, żebyśmy przeszły do tak zwanej pozycji półksiężyca. Tak? Banana, kto jak woli. Przenieś proszę teraz swoje nogi na lewą stronę ramiona, również na lewą stronę. Głowa znajduje się między ramionami. I teraz, jeżeli masz ochotę, przenieś proszę prawą stopę na lewą i prawą dłoń odłóż na lewą. I leżymy sobie tak fajnie ustawione w takim jakby skłonie. Rozciągamy cały nasz bok. Oddychaj spokojnie, miarowo. Weź wdech i z wydechem ponownie przeciągnij się, wróć do pozycji wyjściowej. Nogi teraz idą na prawo, dłonie również na prawą stronę. Masz ochotę, lewa stopa na prawą i lewa dłoń na prawą stronę. Oddychaj spokojnie, miarowo. Weź wdech i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz się przeciągnij, weź wdech i z wydechem ramiona wracają wzdłuż ciała. Ugnij prawą nogę w kolanie, lewą nogę w kolanie. Unosimy prawą nogę w górę i lewą. Wykonamy sobie pozycję szczęśliwego dziecka. Chwyć nad kostkami bądź za krawędzi stóp, jak jest ci wygodny. Mocno kierujemy nóżki do boku. Zwróć uwagę, żeby głowę umieścić sobie na przykład na ręczniku. Ja już nie będę przerywała ćwiczenia. Tak, możesz sobie pokołysać się w tej pozycji. Dodatkowo masujesz sobie odcinek lędźwiowy. Jeszcze chwilka, weź wdech. Teraz małe wyzwanie. Kto ma ochotę, możesz spróbować doprostować lewą nogę w kolanie. A może się uda. Weź wdech i wydech luz. I teraz spróbuj, a może się uda, doprostować prawą nogę w kolanie. Weź wdech i wracamy. Pięknie, jeszcze raz. Hop. Super. I teraz chciałabym, żebyśmy odłożyły prawą stopę na podłoże i lewą. I teraz, tak, wyprostuj proszę prawą nogę w kolanie, lewą
Lewe kolano pokieruj do klatki. Mocno pokieruj. Kolano właśnie do klatki. Pamiętaj, barki na podłożu, głowa w linii kręgosłupa. Weźmy wdech i z wydechem teraz kolano lewe przekładamy na prawą stronę. Ramię prawe wysuwamy do boku, żeby było w linii barku. I teraz postaraj się, żeby ten lewy bark się nie odkleił. Jeżeli się odkleja, nie przejmuj się, on się z czasem przyklei. Naszą prawą dłoń umieszczamy po zewnętrznej stronie lewego uda i pomagamy tej naszej nodze, tak, pokierować ją do podłoża, żeby dodatkowo poczuć, jak rozciąga się pośladek. Jest to skręt kręgosłupa, więc musisz zwrócić uwagę na oddech, gdyż oddech lubi się spłycić w tego typu pozycjach. Ponadto skręty kręgosłupa, to co już mówiłam nieraz, tak? Mogą zadziałać zbawiennie w momencie, gdy boli nasz kręgosłup, no i się po prostu najzwyczajniej w świecie przedźwigałaś. Wracamy. Kolano do klatki, weź wdech. Super, prostujemy nogę lewą. Prawa nóżka do klatki. Przyciągnij. Klatka otwarta, barki przy podłożu. I teraz kolano prawe kierujesz na prawą stronę. Ramię prawe, ja już nie mamy miejsca, więc ja sobie ramię ugnę pod kątem prostym. Znowu się staramy, żeby prawe ramię odłożyć ku podłożu. Jeżeli się odkryje, oczywiście się nie przejmujemy. Głowę odwracamy w przeciwną stronę. Pamiętaj o oddechu. Oprócz tego, że następuje tutaj taki fajny, prozdrowotny skręt kręgosłupa, możemy poczuć, jak rozciąga się pośladek, to jeszcze fajnie klatka się otwiera w tym ćwiczeniu właśnie poprzez przyklejenie tego przeciwnego barku do podłoża. Weź wdech. I z wydechem kolano prawe wraca do klatki, lewe kolano do klatki, trzymamy dłonie na piszczelach i wykonajmy sobie takim ruchem okrężnym kołyskę. Pomasujmy sobie dodatkowo jeszcze odcinek lędźwiowy i drugą stronę. Jeszcze momencik. Weź wdech. Kolano do klatki i odkładamy lewą stopę prawą. I pamiętaj, możemy jeszcze raz się przeciągnąć, jeżeli masz ochotę. Elegancko. Prawa stopa na podłoże, lewa. I teraz o nogach ugiętych możesz zostawić ramię lewe na podłożu. Przechodzimy do leżenia na boczku. Pamiętaj, nigdy nie zmieniamy pozycji, tak, że od razu z pozycji leżenia do siadu, ani z siadu do leżenia. To wszystko jest związane w trosce o kręgosłup, tak, ale również o mięśnie na miednicy. Gdyż jeżeli my od razu byśmy przeszły do siadu, tak, z pozycji leżącej, to następuje wzrost ciśnienia śródbrzusznego. I zostań na chwileczkę w tej pozycji, tak? I to ciśnienie śródbrzuszne, ono napiera na narządy wewnętrzne, a narządy wewnętrzne na co? Na nasze dno miednicy. A pamiętajcie, po porodzie macie osłabione to dno miednicy, więc tym bardziej musicie o nie dbać. Ale nie tylko. Tak, leżąc na boczku, przejdziemy sobie teraz do siadu i zwróć uwagę, że jak wstajesz, to nie ciągniesz głowy. Głowa na samym końcu. Możesz przy pomocy dłoni, głowa na końcu. To wszystko po to, żeby nie wywoływać dodatkowego napięcia w naszej żuchwie. Przejdziemy jeszcze do kręgu podpartego. Pamiętamy o sylwetce. Kolana szeroko, duże palce stóp razem. Biodra kierujesz mocno do tyłu, a ramiona mocno do przodu. Odkładasz głowę na podłoże. Pamiętaj, głowa ma się znaleźć w linii kręgosłupa. Jeżeli się nie udaje, zawsze możesz podłożyć sobie pod głowę ręcznik bądź koc. Mocno się wyciągnij. I teraz, moje drogie, na wdechu wyciągamy mocno ręce, jakbyśmy chciały sięgnąć przód maty. I wydech, luz. Jeszcze raz. Mocno chcemy sięgnąć przód maty, wdech. I wydech, luz. Przechodzimy do kręgu otwartego. Następnie do wygodnego siadu. Oczywiście siedzimy na wózach kulszowych. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo istotne. I teraz wyciągamy się mocno w górę, wdech i wydech, luz.
Jeszcze raz. Ramiona w górę, wdech, mocno się wyciągnij. Łączymy dłonie. I z wydechem. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się.